Łukasz Kocur, zapraszam Państwa na rozmowę Echo 24. Witamy bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczora jest pan dr Mateusz Palczewski, asystent, a także rezydent w katedrze i klinice chirurgii i urologii dziecięcej. Witamy bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, powinniśmy dopisać jedną taką funkcję równie wyjątkową, założyciel portalu i czasopisma przypadkimedyczne.pl. Panie doktorze, wiemy, że portal powstał w roku 2009, jest tak. Pan jego inicjatorem, a także założycielem. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście było wtedy tak, iż pan jeszcze pełnił funkcję studenta Wydziału Lekarskiego i stwierdził, że nie ma miejsca, w którym studenci medycyny, ale także, co może się wydawać dla niektórych kuriozalne, sami lekarze, nie mogliby na przykład opisywać takich trudnych przypadków, objaw, stawiać diagnozę, przebiegu leczenia właśnie na forum internetowym, czyli na takim forum wymiany myśli, a także poglądów. To rzeczywiście w dobie przecież internetu, można by powiedzieć, od wielu lat, ale tak to wyglądało? Dokładnie tak to się zaczęło. Był 2009 rok, ja kończyłem trzeci rok studiów lekarskich, które trwają 6 lat. Były wakacje między trzecim a czwartym rokiem i ponieważ w mojej głowie zwykle roi się dość dużo pomysłów, myślałem, jak połączyć moje dotychczasowe zainteresowania, w zasadzie to, co robię na co dzień, czyli nauka medycyny i w ogóle medycyna, z wcześniejszymi zainteresowaniami, jakie było tworzenie stron internetowych, programowanie. I tak pomyślałem sobie troszeczkę, będąc pobudzonym jednym z przypadków, z którymi spotkałem się na obowiązkowych praktykach w wakacje tamtego roku, że nie ma takiego miejsca, gdzie moglibyśmy wymieniać się informacjami o ciekawych przypadkach. Wówczas to nawet nie miało być jeszcze tak formalnie jak w tej chwili, gdzie jest także czasopismo, ale taka baza, gdzie studenci medycyny między sobą, a też lekarze mogą opisywać ciekawe przypadki. Ciekawe nie tylko ze względu na swoją rzadkość, ale na przykład ze względu na nietypowy przebieg. Tak to się zaczęło. Ja wiedząc, że chcę, aby to miało szeroki wymiar, szeroki wydźwięk, od razu poprosiłem o współpracę moich najbliższych kolegów z różnych uczelni, a kilku ich było. Ta redakcja nasza waha się od 10, czasem do 8 osób. Poprosiłem, żebyśmy taką stronę założyli. Chwila minęła, opisywaliśmy same przypadki. Ale zaczęło żyć swoim własnym życiem. I to zaczęło żyć swoim własnym życiem. Po tygodniu pomyśleliśmy, nie będziemy tylko ich opisywać, ale będziemy wymyślać hipotetyczne przypadki, żeby inni mogli próbować je rozwiązywać. To był taki specyficzny czas na studiach, ponieważ do trzeciego roku studiów na większości uczelni jesteśmy w dużej mierze koncentrujemy się tylko na naukach podstawowych. I wiedzy książkowej, bo to trzeba zaznaczyć. Wiedzy książkowej. Czwarty rok, na niektórych uczelniach koniec trzeciego, to jest taki moment, że zaczynamy uczyć się przy łóżku pacjenta. No i to jest niesamowita radość, kiedy z tej wiedzy takiej podstawowej możemy zacząć korzystać przy łóżku chorego. Więc tym bardziej zachłysnęliśmy się tym troszeczkę. Chcieliśmy o tym dyskutować jeszcze także po zajęciach. Tak to się wszystko zaczęło. Czyli dobrze czytamy pańskie słowa, panie doktorze, że przydał się taki klimat, żeby sprawdzić również te przypadki kliniczne i historie prawdziwych ludzi. Zgadza się. To po prostu widocznie pomaga w studiach. Państwo byliście pierwsi. Czy to jest tak, że również w skali kraju i Dolnego Śląska? Takie miejsce, w którym są opisywane stricte przypadki medyczne, celem dyskusji, próby ich rozwiązania, ale hipotetycznych, prawda? Bo to nie jest miejsce, w którym lekarze między sobą szukają wsparcia. Na przykład piszemy między sobą, słuchaj, jak ty byś pomógł temu pacjentowi. My tutaj rozwiązania od początku znamy. To jest bardziej na zasadzie edukacji. To jest portal edukacyjny. Takiego miejsca wówczas nie było. Do tej pory takiego miejsca dedykowanego nie ma i na szczęście także w skali świata nie jest to szeroko rozpowszechniona jeszcze idea. Dlatego czujemy się poniekąd, myślę, że nie i poniekąd, tylko autentycznie pionierami. Zanim powiemy więcej o samych przypadkach medycznych.pl, bo to trzeba dopowiedzieć, pan wspomniał również o tym zamiłowaniu i pasji do internetu. Okazała się ta sztuka łatwa, to znaczy przenieść tą wiedzę nawet w techniczny sposób właśnie do samego internetu? Absolutnie nie okazała się łatwa, ponieważ ja, tak jak powiedziałem, tylko moim hobby jakimś było tworzenie stron internetowych, a żeby zrobić to na taką skalę, na jaką to się okazało, że zrobiliśmy. Już nie mówiąc, że w sferze merytorycznej tam nie można było sobie pozwolić na błąd. Oczywiście.
tutaj dodam, że po 2 latach naszej działalności mieliśmy zarejestrowanych połowę studentów medycyny z całej Polski. Zarejestrowanych, nie chodzi tylko o same wejścia. W związku z czym moje dotychczasowe tworzenie bardziej wizytówek czy jakichś prostych stron odwiedzanych przez 10-15 osób dziennie było nieadekwatne do zapotrzebowań do tej pory. Ale okazało się, że przy tej okazji sam się jeszcze czegoś nauczyłem, a w tej chwili w zeszłym roku mieliśmy możliwość otworzenia takiej pierwszej prawdziwej odsłony tego portalu stworzoną przez profesjonalną firmę, także w wersji mobilnej i no, jesteśmy szczęśliwi, że własnymi krokami, bez żadnych funduszy zewnętrznych, żeśmy napracowali się na to. Tym bardziej cieszy Państwa konsekwencja i to, że zostaliście przy swoim, bo przecież to z pożytkiem dla przyszłych studentów, konsekwencji lekarzy i pacjentów, co również najważniejsze na przyszłe lata. Proszę powiedzieć, jak już odwiedzimy ten portal, z jakimi publikacjami możemy się tam napotkać, jakie przypadki Państwo opisujecie? Portal jest interdyscyplinarny i wchodząc na portal możemy się zasadniczo spotkać z takimi trzema działami. To są publikacje naukowe, które są recenzowane i tak jak powiedziałem, te przypadki są interdyscyplinarne, poczynawszy od pediatrii, idąc przez internę, chirurgię, neurochirurgię. Każdy, kto chce poczytać w dziedzinie, którą się bardziej interesuje, znajdzie coś dla siebie, ale mamy też ten drugi moduł portalu przypadkimedyczne.pl, właśnie portalu, ponieważ ten pierwszy moduł to jest czasopismo, drugi moduł to są quizy i testy. To, o czym wspomniałem w kilku słowach na początku, czyli przypadki nierozwiązane, w sensie będąc na portalu umieszczane, one są nierozwiązane, rozwiązanie zna tylko autor. I teraz tak, w przypadku quizów, użytkownicy portalu dyskutują z autorem. Autor pyta, jakie pytania do wywiadu byś jeszcze zadał, jakie badania dodatkowe byś zlecił, ostatecznie jaką diagnozę rozpoznajesz. A potem dopiero potencjalne odpowiedzi. Zgadza się. Wszystko musi być porządkowe. Użytkownicy odpowiadają, autor odpowiada, podsumowuje, czy myślicie dobrze, czy myślicie źle. Co więcej, ocenia odpowiedź tych uczestników i osoba, która będzie miała najlepsze odpowiedzi w ciągu miesiąca w takim konkursie naukowym, który nazywamy PM-ki dla aktywnych, PM od naszej nazwy, wygrywaną nagrodę w konkursie naukowym, ponieważ jest autentycznie oceniana jego wiedza naukowa, jego wiedza lekarska. I druga forma, testy. Niesamowity element nowy, który wprowadziliśmy, testy w formie symulacji. Jeśli ja temu pacjentowi w takim stanie podam lek A, który okaże się być lekiem prawidłowym, mamy autentycznie efekt, którym pacjent leczy się. Jeśli podamy B, możemy lek B, możemy pacjenta narazić na utratę zdrowia, utratę życia, co wyraża się w kolejnych pytaniach. Także mamy taką symulację i drzewo, które pozwala nam naprawdę na prześledzenie tego przypadku we wszystkie strony. Dotykacie Państwo bardzo ważnych spraw, bo przecież to w praktyce nie wychodzi, tylko właśnie tak jest. Wirtualnie. I tutaj bez żadnych konsekwencji można wielokrotnie prześledzić dany przypadek, zrobić go, zgadza się. Panie doktorze, za Państwa działaniem również stoi Rada Naukowa, to znaczy pojawiają się nazwiska naszych dolnośląskich lekarzy. Możemy również o tym aspekcie powiedzieć, oczywiście, bo to jest gro specjalistów, prawda, tak, którzy również docenili Państwa pracę. Myśmy w roku, niecałe 2 lata po rozpoczęciu naszej działalności, pomyśleli o tym, żeby o tych przypadkach usłyszeć też od znamienitych specjalistów z całego świata. Dzięki choćby kontaktowi z panią profesor Marią Siemionow, autorki pierwszego niemalże całkowitego przeszczepu twarzy, ta idea stworzenia tej konferencji stała nam się jeszcze bliższa i większych starań jeszcze dołożyliśmy, aby faktycznie takie spotkanie zrobić. Konferencja naukowa, za nią powinna iść Rada Naukowa. W związku z czym stworzyliśmy taką Radę Naukową, która także w tej chwili jest bardzo ważnym organem w tworzeniu naszego czasopisma. I tak, przewodniczącym naszej Rady Naukowej jest profesor Adam Szeląg, kierownik Katedry Farmakologii naszego Uniwersytetu, przewodniczącą honorową profesor Maria Siemionow i wielu znamienitych specjalistów, naukowców z Dolnego Śląska także bierze udział w tworzeniu naszej Rady Naukowej.
Między słowami pan doktor powiedział o czasopiśmie Przypadki Medyczne. Publikujecie państwo artykuły, które właśnie opisują ważne dydaktyczne oraz trudne pod kątem zarówno diagnostyki, jak i samej terapii przypadki medyczne. Panie doktorze, to czasopismo jest z nami, tu można się w sumie zaśmiać, że odwrotnie państwo zrobiliście. Najpierw od internetu wyszliście, a potem dopiero to czasopismo. Dokładnie. Przy okazji właśnie tej naszej pierwszej edycji konferencji przypadkimedyczne.pl stwierdziliśmy, że te przypadki, opisy, które do nas spływają, warto by było opisywać w formie artykułów naukowych, ponieważ jakkolwiek przypadek medyczny, jeden pojedynczy, nie jest twardym dowodem naukowym, ale w tej hierarchii badań naukowych te przypadki są gdzieś tam podstawą nauki, prawda? Ale pomyśleliśmy, że gdyby te przypadki recenzować, to można byłoby wydawać w formie czasopisma. To było też poniekąd zrodzone z naszej potrzeby, ponieważ my na początku byliśmy studentami trzeciego, czwartego roku. W którymś momencie te studia zaczęliśmy kończyć i pomyśleliśmy, że no przydałyby nam się także publikacje, dzięki którym na przykład można się dostać na studia doktoranckie. Minął kolejny półtora roku, zaaplikowaliśmy, aby czasopismo dostało punkty KBN, dawniej KBN, czyli te punkty, które pozwalają rozliczać się z dorobku naukowego. W tej chwili to są punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy tych punktów, co prawda tylko 3, ale to jest cały czas początek tej w pracy, erze tak czasopism, które wiele, wiele lat budują swoją punktację, początek. Jestem niesamowicie dumny, że nasza redakcja, tak jak wspomniałem, przez taką mrówczą pracę, jeszcze podczas, gdy byliśmy studentami, zdołała uzyskać te punkty ministerialne. Tak, i czasopismo wydajemy właśnie, tak jak pokazuję, w formie drukowanej, ale w tej chwili dystrybucja czasopism naukowych głównie odbywa się online mimo wszystko. Dlatego artykuły nie dość, że są drukowane, wszystkie od razu wyświetlają się na stronie internetowej, są za darmo do pobrania. To też spory ukłon w stosunku do samych studentów. Oczywiście. Chciałbym jeszcze zapytać o konferencję Przypadki Medyczne. Za nami jej trzecia edycja. To też cieszy, że państwo tak naprawdę w pewnym momencie uznaliście, żeby wyjść do ludzi. Takie prelekcje wrocławianie, a także dolnoślązacy mają możliwość posłuchać. Czy pana doktora również zaskoczyło to, że jest tak dobry odbiór ludzi, którzy biorą udział w tej konferencji? Bo tak naprawdę ludzie są też mile zaskoczeni, że taka konferencja została zorganizowana. Już pytają o rok 2017. Tak. Uda się ta sztuka dopiąć? Przyznam szczerze, że spodziewaliśmy się dobrego oddźwięku, szczególnie po tej pierwszej edycji, kiedy pani profesor Siemionow przyleciała do nas w najbardziej gorącym okresie, tuż po wykonanym ogłoszeniu tego przeszczepu twarzy. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że odbiór i zainteresowanie tą konferencją zawsze będzie tak wysokie. We Wrocławiu udało nam się tą pierwszą edycję stworzyć w sali, która mieściła 500 osób. Natomiast podczas rejestracji, którą zaczęliśmy o północy jednego dnia, do następnego dnia, do godziny 17, mieliśmy 1800 osób zarejestrowanych. Ale to tematyka, panie doktorze, muszę wejść w słowo, chyba miała znaczenie, bo państwo mówicie o tak ważnych sprawach, jak no, pierwsze z brzegu, nie wiem, jak realnie zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, czy nietypowy skutek przedawkowania leków. Można by tych tematów wymieniać i wymieniać, no ale rzeczywiście jest też taka idea tej konferencji, że wychodzicie również do ludzi i do samych pacjentów? Oczywiście, no omawiamy rzeczy najbardziej często najczęściej spotykane w praktyce lekarskiej. Nie mówimy o samych ultrarzadkich chorobach. Staramy się, aby ta konferencja była interdyscyplinarna, tak jak i cały portal przypadkimedyczne.pl. W związku z czym na przykładzie studenta, który jeszcze nie jest zdeklarowany, kim będzie w przyszłości, może posłuchać ciekawych przypadków, ważnych przypadków od chirurga, od internisty, od pediatry, niekiedy od medyka sądowego, lekarza specjalisty medycyny sądowej. Tak więc sądzimy, że za tym też idzie zainteresowanie. I pokazała to trzecia edycja, którą kończyliśmy kilka tygodni temu. Zainteresowanie również było ogromne i pytania o kolejną edycję faktycznie padają. Mamy zamiar stworzyć ją 24 marca 2018 jednak roku, ponieważ w tej chwili cała nasza redakcja to są
uczący się lekarze, będący w trakcie specjalizacji i tego czasu mamy naprawdę jak na lekarstwo. Postanowiliście Państwo również zorganizować i wziąć udział w tym konkursie zwanym Sprawa dla Diagnosty. Możemy również naszą telewizją, oczywiście, być może studentom medycyny, którzy nas słuchają, powiedzieć coś więcej na ten temat, bo finał konkursu 17 dzień grudnia, ale to już jego 15 edycja. Tak, czy to jest, Panie Doktorze, jeszcze krótko tylko dopytam, czy to jest taka duża dawka wiedzy medycznej właśnie też w praktycznym wydaniu, o którym cały czas dosłownie rozmawiamy? Dosłownie w praktycznym wydaniu. Dwa etapy tego konkursu, jej 15 edycji, gdzie przy każdej edycji, przy każdym etapie zadajemy około 25-30 pytań na podstawie trzech opisów przypadków. Czyli tak naprawdę polega to na tym, że uczestnik tego konkursu ma przed sobą trzech pacjentów do zbadania, do zdiagnozowania i do leczenia. Z reguły w takim pierwszym etapie tego konkursu bierze około 400-500 studentów i lekarzy, ponieważ my nie ograniczamy się tylko, nie jest tak, że tylko pozwalamy studentom w tym konkursie brać udział. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. I później z tych, dajmy na to 400 osób, kolejne 100 przechodzi do finału, gdzie spotyka się z trzema kolejnymi pacjentami. Tak to wygląda, że później udaje nam się z reguły wybrać najlepszą trójkę, którą nagradzamy skromną nagrodą książkową, ale też dyplomem, które okazują się, że dzięki randze naszego wydarzenia i pomysłowi są uznawane choćby przy aplikowaniu na stypendium studenckie. Także niejednokrotnie mieliśmy listy podziękowania, także później, że dzięki temu, że ktoś brał udział konsekwentnie w iluś konkursach i faktycznie wygrał którąś edycję, mógł zaaplikować o stypendium i je dostać. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Dodam tylko przy okazji konkursu, że jest także konkurs, który tworzymy, ogólnopolski konkurs Przypadki Medyczne, tak jak się nazywamy, który nie dość, że ma te dwa pierwsze etapy, ma też trzeci etap i on jest o tyle ciekawy, że autentycznie studenci, dziesiątka najlepszych studentów z całej Polski zjeżdża tu do Wrocławia i ma przed sobą realnych pacjentów. Spotykamy się w przygotowanym gabinecie, gdzie przychodzi aktor, pacjent i zadaniem studenta medycyny, to już jest tylko konkurs wówczas dla studentów medycyny, jest zbadać tego pacjenta i wyleczyć. Ten konkurs został uznany choćby przez Ministerstwo Zdrowia, jedna z edycji była objęta patronatem, tak więc nie ograniczamy się tylko na internet, ale chcemy też takiej bezpośredniej konfrontacji. Podchodzicie Państwo do tego tematu bardzo profesjonalnie, tak jak podczas, jak obserwujemy sam rozwój medycyny, czyli krok po kroku, bo też pewnych tak rzeczy jest, nie można przeskoczyć. To na koniec jeszcze być może dla tych wspomnianych studentów medycyny chciałbym zapytać o Państwa panel Lekendium, bo to są takie fajne autorskie testy oparte właśnie na zasadach lekarskiego egzaminu końcowego. To również znajdziemy na portalu. Tak, znajdziemy to również na portalu obecnie i zapowiada się, że tak będzie cały czas w najbliższych latach. Każdy lekarz po zakończeniu swoich studiów, aby uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu, musi podejść do lekarskiego egzaminu końcowego. Mamy literaturę do tego egzaminu, ale też jak do dużej ilości różnych egzaminów testowych, dobrym sprawdzianem jest wykonywanie testów. Testów z zeszłych edycji, które swoją drogą od pewnego czasu już nie są publikowane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Teraz jest taki moment, w którym te testy być może będą z powrotem publikowane. Natomiast student, czy młody lekarz, który rozwiąże już wszystkie te egzaminy z zeszłych lat, chce dalej rozwiązywać. W związku z czym myśmy zaczęli, mając już pewną wiedzę, tworzyć na bazie dostępnej literatury, w sensie zakresu, pytania tworzone przez nas. Te pytania dodatkowo podsumowujemy naszym komentarzem po to, żeby lepiej zapamiętać, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Także Lekendium też jest ważną funkcją na naszym portalu. Tym bardziej serdecznie polecamy Państwu, również pacjentom, jak i samemu środowisku lekarzy i samym studentom tutaj we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, portal internetowy przypadkimedyczne.pl. Dr Mateusz Palczewski, założyciel wspomnianego portalu, ale także czasopisma, był moim Państwa gościem. Dziękujemy, dziękuję Panie Doktorze, bardzo, za przybycie do studia. I to wszystko w tej rozmowie. Echo 24. Do zobaczenia.